Kabaretowy klub dwójki na wakacjach w Szczecinie. Jak myślicie, do czego warto przyjechać na wakacje akurat do Szczecina? Bo jest blisko, Świnoujście jest blisko i właśnie, nie, Szczecin też jest super, mamy znajomych i przyjaciół, ale polecam Świnoujście i Międzyzdroje, bo mam piękne doświadczenia, o których na razie nie mówię. I dlatego, właśnie do Szczecina, tak? To ja mam w Szczecinie siostrę, dlatego tu warto przyjechać. Ja jeszcze nie mam. Jest tutaj. I piękne morze, zobaczcie. Tak, jest morze. Do którego nie ma dostępu, to jest cudownie. Dziś bez fal, można wskoczyć, się wykąpać. Zobacz, czy słone. Nie radziłabym, ale... Słone? No nie. Jest bardzo pięknym miastem Szczecin. Jest blisko morza. Bliżej niż Zielona Góra. No, dużo bliżej nawet do morza niż z Zielonej Góry, prawda? A stąd pochodzi kabaret Szarpanina. Nasi bardzo dobrzy koledzy. Tak, z nimi się zawsze warto spotkać, bo to bardzo mili ludzie, bardzo uprzejmi. A nawet wyjechać z nimi nad morze. A nawet można tak. Podobno można z nimi pojechać nad morze. Jak ich spotkacie gdzieś na mieście, to słuchajcie, od razu się z nimi umawiajcie nad morze. Oni bardzo chętnie pojadą. Tak, pojadą. A poza tym w Szczecinie są piękne kobiety, więc też warto tutaj... No i Pogoń awansowała do Ekstraklasy, czego... No to też z tego powodu warto przyjechać. Życzymy również Lechii Zielona Góra. Jeszcze można przyjechać, dobre ryby mają tutaj. Jak ktoś lubi ryby, można pojeść. I dobre chińskie jedzenie, prosto ze Szczecina. No i port, prawda? No. Można mieć w domu port USB, a tutaj można mieć prawdziwy. I to w centrum miasta port, to jest też szacun. A no i kabareton, czyli publiczność, tak? O. Szczecińska publiczność jest tak dobra jak paprykarz. Lepsza. Lepsza nawet. Bo nie jest w puszce. Tak. Chociaż... No nie jest. Realizacja ma tytuł właśnie Góry, Morze, Mazury, a Szczecin ani nad morzem, ani w górach, ani na Mazurach, więc czemu akurat myślisz, że tutaj jest realizacja? Mamy fajny amfiteatr, czy co? O, i tu cię zaskoczę pewnie odpowiedzią, bo powiem, że pewnie dlatego, żeby żadne miasto nie czuło się pokrzywdzone, bo w Szczecinie nie ma ani morza, ani gór, ani... czego tam jeszcze? Ani Mazur. Jezior też nie ma. Nie ma Mazur ani jezior. Znaczy, może to jest mało wiarygodne, bo tam jest takie bajoro, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Nie no, jest jezioro jedno, ale na Mazurach jest więcej. Stąd też ta realizacja w Szczecinie, bo Szczecin jest neutralny. Dlatego, że ani w górach, ani na Mazurach, ani nad morzem jest obiektywny i świetnie można, to jest bardzo dobrze się nadaje do tego, żeby ten program tutaj miał miejsce, tak mi się wydaje. A wy co myślicie? Ja myślę, że po prostu turystyka podupada, no i trzeba jakoś rozprzestrzeniać to w narodzie, szczególnie, który nie jest ani na Mazurach, ani nad morzem, ani w górach. Ale też ponieważ mamy teraz taką pogodę, że w Polsce jest tak jak w Egipcie gorąco, no to w związku z tym Szczecin może być spokojnie górskim kurortem od dzisiaj, tak się możemy umówić. Dlatego? No na pewno jest neutralny dzięki temu, że... Ale to jest wyżej od Zielonej Góry. No tak, wyżej jest, ale też bliżej morza jest. Mimo wszystko jest blisko morza, więc da się jakoś uzasadnić, prawda, to morze przynajmniej. Ale nie jest tak, że nad samym morzem, więc jest neutralny i to myślę, że to jest dobrze, że to nie w takim... A jest jezioro Dąbie, więc... Słuchanie, to Mazury to Dąbie? Nie, Mazury to jezioro, a jezioro to Dąbie, nie? No, więc no powiedzmy... Właściwie górę też tutaj widziałem, taką całkiem solidną, więc wszystko by się zgadzało. Jest kawałek Mazur, jest trochę morza, bo jednak blisko i jest góra, czyli góry, jezioro, Mazury i... A tak naprawdę to nie wiem, dlaczego jest taki tytuł. Nie, to właśnie wie, no właśnie, aha, bo Maryka nie wie. Marla nie doczytała po prostu. Tak, tak. Marce tam drukarka nie wydrukowała dobrze. Czono podobno geometryczny środek między morzem, Mazurami a górami. Ktoś to liczył, takimi kreskami dzielił to. I wyszło w Szczecinie. Dokładnie w amfiteatrze. Podobno w ogóle Szczecin i Mazury mają bardzo dużo wspólnego, tylko że cała ta wspólnota jest w Niemczech. Bo to jest mniejszość wspólnota niemiecka. Co tam jeszcze jest napisane? Dzisiaj mamy kabaretowy klub dwójki, w przyszłym tygodniu Mazurska Noc Kabaretowa, potem Festiwal Kabaretów w Koszalinie. Która realizacja jest taką waszą ulubioną? Gdzie najbardziej lubicie przyjeżdżać? To jest Szczecin. Na ten moment to jest Szczecin, ja bym powiedział. Nie wiadomo, co będzie za miesiąc ale w tym momencie z pełną świadomością Szczecin jak najbardziej. Genialna publiczność, bardzo fajny amfiteatr, duży, fajny kontakt z publicznością. Zdecydowanie Szczecin. Każda realizacja jest inna i każdą tak samo ja lubię na przykład. Nie wiem, Gasiu, nie a będę, ja dziś ja... lubię najbardziej Szczecin. A ja lubię każdą. A? Masz tylko prawo. Tańczysz? Każdą. Wszystkie mają, każda ma swoją jakąś specyfikę, każda ma swój urok, każda jest troszeczkę inna i to na tym polega też ten urok. No my w tym roku nie sprawdzimy uroku na pewno w Koszalinie z tego, co wymieniłaś. Będziemy
tutaj jesteśmy już dzisiaj w Szczecinie i będziemy w Mrągowie, no w Koszalinie w tym roku nas nie ma, więc nie wiemy jak będzie. Moja żona będzie, więc moja żona powie mi jak było w Koszalinie. Tak, starsza żona, wszystko. Ale już sprawdzaliśmy kilkakrotnie jak w Koszalinie i naprawdę tutaj pozdrawiamy. Tak, wyjątkowo gościnni. Konia polskiego. Tak. Piękne kobiety są w Koszalinie, blisko do morza jest w sumie, bliżej jest Zielonej Góry, z Koszalina. Z Koszalina pochodzi moja dentystka Monika, którą pozdrawiam serdecznie. Tak. Dlaczego? Bo występuje na niej Szarpanina i jest w Szczecinie, a poza tym, z tego co mi wiadomo, to zeszłoroczna realizacja szczecińska cieszyła się największą chyba oglądalnością i w ogóle była taka bardzo fajna, energetyczna. Kabaretowy klub dwójki jest nagrywany wcześniej i montowany, a dzisiaj mamy do czynienia z realizacją na żywo. Który rodzaj wolicie? Ja wolę na pewno na żywo, bo wcześniej się kończy. Tak, nie ma. Na żywo, zdecydowanie. To jest coś takiego, że potem to jest jakiś sketch, może być pocięty, albo coś, jakaś powtórka. Nie, tutaj nie ma to, tu musisz walczyć. Jak coś nie pójdzie, to tam się robi duble, a tu nie poszło, to nie poszło, to jedziemy dalej. Dokładnie. Jak pokazaliśmy w tamtym roku, jak jest jakaś skucha w sketchu. Marysia miała problem. Nie tylko Marysia. Marysia miała problem. To wtedy to idzie na żywo, jest fajnie. No i coś takiego nowego. I wpadamy na przykład gdzieś tam na stronach internetowych do katalogu wpadka. Tak. I że tak powiem, coś nowego na scenie wyjdzie i tym bardziej to jest duży ukłon w stronę publiczności, która wie, że tak naprawdę to jest na żywo i to musi iść. To nie ma tak, że... Tak samo jak na przykład ostatnie mecze Euro, tam wszystko działo się na żywo, ludzie siedzieli przed telewizorami, a szczęśliwcami byli ci, którzy byli na tych meczach. Tak samo jest tutaj, że cała Polska to ogląda, a jednak ci szczęśliwcy są tutaj na miejscu i w tym uczestniczą. I mam nadzieję, że będzie wyższy poziom niż naszej reprezentacji a propos tych stadionów, co nawiązałeś. No w piłkę na pewno nie. Ale w skeczach na pewno. Ale tak samo śmiesznie. My byśmy kadrę zrobili z kabareciarzy, byśmy Czechów powieźli. Bo jechalibyśmy. Oczywiście. Ja na bramce i nie ma jak się piłka przycisnąć. No chyba dorożką przez centrum miasta. Wtedy jak się pomylimy, to przynajmniej nie mamy wyjścia, żeby to poprawić. I nikt nie mówi, że gramy z playbacku wreszcie. Ale też te, które Państwo oglądacie rejestrowane, dla nas są tak naprawdę na żywo, tylko później emitowane, bo to, co nam dzieje się w czasie wykonywania naszych utworów, to po prostu mamy dla siebie 3-4 minuty, gramy, to co się udało, to się udało, to co się nie udało, o tym nie mówimy. Staramy się, żeby więcej rzeczy udawało. Także dla nas tak naprawdę nie ma znaczenia, adrenalina i jakiś taki zastrzyk emocji jest zawsze taki sam, a potem pozytywne zaskoczenie, że znowu się udało. Tfu, żeby nie zapeszyć, bo dzisiaj jeszcze jesteśmy przed. Ty, Kabaretowy Klub Dwójki też na wakacjach, a dla Was jak to jest? Wakacje to jest czas zmożonych występów, czy właśnie wolicie przez ten czas odpocząć od grania? My mamy podczas wakacji robimy sobie urlop, także mamy chwilę oddechu, a poza tym... Trochę występujemy, trochę wypoczywamy. To tak na przykład, że jak jedziemy na występ, to występujemy. I wypoczywamy jednocześnie. A potem wracamy i wypoczywamy. To tak pół na pół. Czy ja jednocześnie wypoczywam, jak występuję, to też wypoczywam. No czasami to widać po Marii, że ona jest taka wypoczęta na scenie. Tak pół na pół. W weekendy raczej gramy, takie mamy szczęście, ale też sobie jakieś wakacje sprawiamy. Czy ustawowo tak mamy, że w wakacje mamy wakacje, w związku z tym gramy w ciągu roku, natomiast, jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, natomiast w czasie wakacji raczej udajemy się w kierunkach tylko sobie znanych i najbardziej lubianych, więc jesteśmy tak już w dokach do wystartowania w kierunku, no i to tyle, co mogłem powiedzieć, bo zaczęła się piosenka, w kierunku prawdziwych odpoczynków naszych. Ale jesteśmy trochę też limitowani instrumentami, na których gramy, ale okazało się, że one wytrzymują koncerty plenerowe. Nasz rekord zimna to jest 6 stopni w Lidzbarku Warmińskim, a rekord gorąca to jest 50 stopni na scenie w Katowicach. No więc w tym przedziale temperatur gramy. Tak jak Michał pięknie powiedział, wakacje mamy wakacje, poszliśmy dalej. Wigilię mamy Wigilię, Wielkanoc mamy Wielkanoc. I tak nam upływa czas, od Sylwestra do Sylwestra. Znaczy tak, generalnie na pewno i dużo pracujemy, i dużo odpoczywamy. Także staramy się połączyć wypoczynek z pracą. A ta praca nam to umożliwia. Urlop każdego kabareciarza w tym kraju w ogóle zawsze jest wtedy, kiedy inni urlopu nie mają, prawda? No to tak. To coś w tym jest. Bo jak ludzie wyjeżdżają na urlop, to też lubią się pobawić. Natomiast my mamy to dokładnie inaczej planowane. Jak są weekendy, wszyscy mają wolne, to my wtedy mamy najwięcej grań. Natomiast ja w zasadzie tu w Szczecinie przy tej realizacji czuję się jak na wakacjach. Leżę na leżaku i zamiast pójść po piwo, to pójdę coś na scenie zrobię i tyle. Tak.
Tak, tak, tak. Tylko nie ma grilla. I leżaka. Przepraszam, że klęczę, ale się nie mieści. Filip ma 2,5 metra i dlatego po prostu wystaje. Szalenie wysoki? Tak, tak, lepiej nie. Się przewrócił do jeziora.